Jak dobrze wszyscy wiemy, rynek gadżetów, akcesoriów do smartfonów, w szczególności w zasadzie do iPhone'ów, jest już bardzo zróżnicowany. Mamy na nim gdzieś kilkaset, a może nawet kilka tysięcy firm produkujących właśnie różnego rodzaju powerbanki, kable, ładowarki i innego rodzaju stacje. W dzisiejszym filmie będę chciał Wam pokazać produkty, które myślę, że Wam się spodobają, bo są to nowości od firmy Weger, która jest globalnym graczem, w zasadzie drugim graczem na świecie zaraz po Xiaomi, który sprzedaje największą ilość samych powerbanków. To robi wrażenie. Nie, chyba każdy przyzna, ale to, co dla Was właśnie najważniejsze i myślę, że się Wam najbardziej spodoba, to to, że mamy tutaj do czynienia z akcesoriami wysokiej jakości, z fajnym designem i przede wszystkim w rozsądnej cenie. Nie musimy tutaj wydawać naprawdę dużej ilości pieniędzy, aby otrzymać bardzo fajne akcesorium, czy też gadżet do ładowania między innymi właśnie i-urządzeń. A dlaczego zaznaczam stricte, że chodzi mi tutaj o i-urządzenia, a nie ogólnie na przykład o smartfony czy inne urządzenia? Ano dlatego, że właśnie te konkretnie modele, które będę Wam dzisiaj pokazywał, są przystosowane między innymi do ładowania Apple Watcha, AirPodsów, no a dodatkowo za pomocą przewodu lub też czasami bezprzewodowo można naładować sobie właśnie iPhone'a, który oczywiście ma teraz port USB typu C, ale można też podłączyć na przykład starszy kabel, czyli USB-C port Lightning i wtedy podpiąć sobie do ładowania starszego iPhone'a. Ale generalnie, jak widzicie, temat ładowania smartfona jest dodatkiem, bo głównie właśnie te powerbanki, te wszystkie stacje są tak personalizowane, żeby przede wszystkim obsłużyć właśnie dedykowane inne akcesoria od Apple. Nie musieć na przykład brać dwóch czy trzech nawet ładowarek do wszystkich tych osobnych urządzeń, tylko zabrać sobie takiego nawet niewielkiego powerbanka, który od razu ma wbudowaną ładowarkę do ładowania Apple Watcha czy też samych AirPodsów. Na dodatkowo możecie sobie jeszcze naładować na przykład iPhone'a. Jak widzicie, ja trochę tych akcesoriów przetestowałem, one wszystkie są już dostępne w Polsce, możecie je zamawiać m.in. w sklepie, do którego linkuję w opisie tego filmu. Generalnie od razu Wam tutaj powiem, że pozytywnie oceniam stosunek jakości, właśnie wykonania, designu i przede wszystkim wydajności tych urządzeń do tego, ile trzeba za nie zapłacić. Na przykład za te kilkadziesiąt złotych otrzymacie tego mini powerbanka, który kapitalnie sprawdzi się do tego, żeby wrzucić sobie go nawet do kieszeni, doładować iPhone'a i przede wszystkim doładować Apple Watcha czy AirPodsy bez konieczności zabierania dedykowanej ładowarki. To jest naprawdę spoko, a kosztuje te akcesorium mniej niż 100 zł. Generalnie jeśli chodzi o design, część z nich może Wam się bardziej lub mniej podobać. Jednak to, co ja tutaj chcę podkreślić, to to, że mamy tutaj do czynienia z wydajnymi tymi urządzeniami, to znaczy one są w stanie ładować z mocą maksymalną albo prawie maksymalną na przykład iPhone'a albo inne urządzenia. Chodzi o tą moc, którą Apple dopuszcza. W przypadku na przykład 15 Pro Maxa mamy 27 W po kablu, a w przypadku ładowania indukcyjnego 15 W, w przypadku AirPodsów to jest kilka i też na przykład jest wspierane szybkie ładowanie samego Apple Watcha. Co więcej, bo pewnie część z Was o to zapyta, jak jest z kwestią nagrzewania się tych urządzeń. Nie ma problemu, byłem w stanie przez 2-3 godziny ładować Apple Watcha. Nie miałem problemu, żeby ten Apple Watch był gorący, żebym przypuszczał, że tutaj zaraz się z nim coś stanie, uszkodzi mi się. Tak samo z telefonem, nie nagrzewają się te urządzenia, w związku z tym to nie jest tani chiński szrot, któremu ciężko zaufać, że Wam po prostu nie zepsuje takiego urządzenia. Pod tym kątem możecie być spokojni. No i ogólnie, chyba już kończąc ten przydługi wstęp, możemy przejść do omówienia każdego z tych akcesoriów. Myślę, że to może być też fajny prezent na zbliżające się święta. Chociażby taka stacja bezprzewodowego ładowania właśnie do trzech urządzeń. Możecie sobie tutaj położyć zarówno iPhone'a, Apple Watcha, jak i AirPodsy. Może design mógłby być trochę lepszy, to przyznam, ale fajny patent tu jest taki, że możecie podpiąć to akcesorium za pomocą USB typu C, na przykład do komputera na biurku, więc nie musicie prowadzić dodatkowego przewodu, który będzie Wam tam po prostu śmiecił na tym biurku, tylko fajnie będziecie mieć to wszystko schowane. Także pod tym kątem powinniście być zadowoleni. Jeśli chodzi o moc, to oczywiście w przypadku ładowania indukcyjnego mamy ograniczenie do 15 W. Jeśli chodzi o AirPodsy, tutaj ta moc wynosi 3 W, a w przypadku Apple Watcha 2 W. I tak, nie jest to najszybsza możliwość, aby naładować sobie wszystkie te sprzęty. Jeśli Wam się spieszy, no to trzeba się tutaj pokusić o podłączenie zwykłego kabla, chociażby do kostki zasilającej albo do jakiegoś większego powerbanka. Natomiast jeśli chcecie doładowywać sobie te urządzenia albo położyć na przykład taką stację koło łóżka i niech się ładują te sprzęty całą noc, absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. A to, co fajne w przypadku tego sprzętu, możemy na bieżąco podglądać sobie powiadomienia, które będą przychodzić na ten telefon, nie trzeba nawet spoglądać na niego. Niestety tutaj nie działa ta funkcja trybu standby, czyli nie będą nam tutaj pokazywane jakieś zdjęcia, zegar, kalendarz w momencie ładowania, bo po prostu ten iPhone, nawet jak go obrócimy do trybu horyzontalnego, po prostu nie będzie ładowane. Te akcesorium jest tak skonstruowane, że iPhone czy inny telefon, który będziecie tutaj ładować, musi po prostu stać, żeby to ładowanie odbywało się. Natomiast idąc dalej, przechodząc do klasycznych zasilaczy, świetnym patentem jest ta oto ładowarka, która, jak widzicie, ma wbudowaną właśnie
właśnie ładowarkę na samego Apple Watcha, więc możecie sobie podpiąć zarówno tutaj telefon i na przykład jeszcze jakieś inne akcesorium za pośrednictwem tego drugiego portu USB typu A, a nade wszystko ładować po prostu waszego Apple Watcha. Tutaj moc tego ładowania bezprzewodowego, tego smart zegarka od Apple będzie wynosiła 2,5 W, natomiast sama ładowarka ma 20 W, więc nieco mniej aniżeli na przykład maksymalna wspierana moc przez samego iPhone'a. Natomiast moim zdaniem to, co kluczowe właśnie w tym sprzęcie, to to, że bierzecie sobie taką kostkę na przykład na wyjazd i możecie ładować nie dość, że dwa urządzenia naraz, to tym trzecim jeszcze będzie Apple Watch, który jest tutaj po prostu indukcyjnie ładowany i nie musicie brać niczego dodatkowego. Naprawdę to jest świetny patent i takiej ładowarki i w zasadzie spoilerując już Wam, takich powerbanków właśnie z tym patentem jeszcze nie miałem okazji testować, a to jest naprawdę mega, mega wygodne. I przechodząc do tego działu, z którego słynie firma Weger, czyli samych powerbanków, to co zaznaczałem, prawie wszystkie powerbanki mają właśnie też wbudowaną tą stację, w zasadzie ładowarkę po prostu indukcyjną do Apple Watcha. Co prawda akurat w tym akcesorium ta pojemność wynosząca 1200 mAh nie jest jakaś porywająca, no bo tutaj nawet połowy iPhone'a na pełnym naładowaniu nie jesteście w stanie obsłużyć, ale Apple Watcha jak najbardziej naładujecie, tak samo AirPodsy. Natomiast to, co mi się tutaj jakby najbardziej podoba, to kompaktowość właśnie tego akcesorium i to, że oczywiście może ono służyć również jako klasyczna ładowarka, czyli możecie po prostu sobie podłączyć na przykład te akcesorium do laptopa czy do jakiejś innej ładowarki i możecie bezpośrednio ładować tutaj właśnie tego Apple Watcha, nie biorąc dedykowanego kabla. To też na różnych wyjazdach naprawdę może Wam się spodobać, a sama jakość wykonania tego akcesorium stoi na naprawdę wysokim poziomie i absolutnie nie możecie się do tego przyczepić. Sam ten magnes w ogóle jest na tyle silny, że nawet jak sobie przyczepicie AirPodsy, to one normalnie, jak widzicie, będą tutaj przyklejone do tego. Nieco większą propozycją jest też ten większy sam w sobie powerbank, bo on ma już tutaj pojemność 10 000 mAh, no ale zobaczcie znów na ten fajny patent. Ukryta jest ładowarka właśnie do Apple Watcha z takim fajnym sznureczkiem, więc też możecie wziąć na wyjazd i na przykład przypiąć sobie do plecaka, a jak będziecie chcieli później ładować, to po prostu wyciągacie, kładziecie AirPodsy czy samego Apple Watcha i od razu ładujecie. A z drugiej strony jest oczywiście zaimplementowany kabel USB typu C, więc też spokojnie podepniecie swojego iPhone'a albo jakiś inny smartfon, tudzież inne w ogóle urządzenie. No a na tym się nie kończy, bo mamy możliwość podpięcia jeszcze trzeciego kabla, który też służy do ładowania samego tego powerbanka, więc jak widzicie, w takiej małej formule, która mieści się idealnie w dłoni i w zasadzie możecie sobie ją przypiąć do plecaka, naprawdę jest to genialne rozwiązanie. Z drugiej strony, pomimo tego, że nie jest ono ciężkie, to wygląda ono naprawdę masywnie, przez co macie też pewność, że szybko Wam się po prostu nie rozwali, także idealna sprawa na jakieś właśnie podróżowanie z plecakiem i tak dalej. Natomiast jeśli mówimy już o bardziej konkretnych powerbankach, to w zasadzie dostałem 4 takie już większe modele, które mają już po minimum 10 000 mAh i wszystkie w zasadzie w różnej formule oczywiście bazują na tym samym patencie, czyli mamy co najmniej jeden port USB typu C, czasami dwa porty USB typu C, z których jeden służy też do doładowywania samego tego urządzenia. W tych większych powerbankach, na przykład w tym, mamy jeszcze ten port USB typu A, tu jest w sumie największa pojemność, 25 000 mAh i moc na poziomie 130 W. To jest naprawdę bestia i za jej pośrednictwem jesteście w stanie spokojnie doładować laptopa, tablet, czy ładować kilka w zasadzie tych urządzeń naraz, bo oprócz tego, że możecie sobie po prostu podpiąć tutaj jeszcze kabel USB typu C, to tutaj macie wejście na kabel Lightning, a tutaj jest z kolei kabel USB typu C, więc tak naprawdę trzy urządzenia naraz mogą się ładować. Niemniej to jest właśnie ta jedyna propozycja z całego tego zestawienia powerbanków, która nie ma tej dodatkowej funkcjonalności, tej wyróżniającej się funkcjonalności, a mianowicie właśnie ładowarki na Apple Watcha czy same AirPodsy w postaci tego okrągłego kółeczka. Natomiast poza tym, no to już jest konkret ze względu na to, że sama ta pojemność i moc jest Wam w stanie zasilić kilka urządzeń z maksymalną mocą ładowania, także to już na takie większe wyjazdy może być lepszy pomysł, aniżeli branie właśnie takich mniejszych tych powerbanków. Natomiast te mniejsze powerbanki, jak chociażby taka propozycja, tak jak Wam mówię, ma to w sobie, że od razu mamy tutaj zainstalowaną właśnie też tą ładowarkę indukcyjną, możemy sobie podpiąć dwa porty USB typu C, mamy przycisk do włączania, pokazywane są za pośrednictwem diod poziom naładowania samego tego powerbanku, no i nie jest to ciężkie, a nade wszystko mamy tutaj schowany sam ten kabel USB typu C z końcówką Lightning, więc jeśli macie jeszcze starszego iPhone'a, to również tutaj nic nie będziecie musieli dodatkowo szukać, jeśli chodzi o przewody, tylko wszystko będzie wbudowane w właśnie ten powerbank. Jest to na tyle dobrze zrobione, że możecie po prostu to gdzieś przypiąć i to łatwo Wam po prostu nie spadnie. Tutaj z kolei ta chuda propozycja skrywa w sobie taką wysuwaną ładowarkę do Apple Watcha, przez co to akcesorium akurat może spełniać rolę stacji do ładowania albo takiej ładowarki nocnej. Kładziecie sobie tutaj Apple Watcha, on będzie Wam wyświetlał godzinę w nocy, a z drugiej strony możecie tutaj położyć albo AirPods, albo na przykład iPhone'a, albo inny telefon i ładować go bezprzewodowo, a z drugiej strony macie jeszcze port USB typu C, port Lightning, dzięki czemu jak macie
macie właśnie taki klasyczny kabel, to możecie na przykład za pomocą niego naładować inne urządzenie, bo wiadomo, że z jednej strony mieć właśnie Lightning, a z drugiej USB typu C, także na bieżąco też sobie możecie za pośrednictwem tego portu ładować dodatkowe akcesorium. No i na środku jeszcze macie wejście na port USB typu A, aby też taki starszy kabel obsłużyć. Także to jest naprawdę też takie mega uniwersalne akcesorium, które moim zdaniem najlepiej wywiąże się z roli takiego mobilnego powerbanka służącego za stację ładującą, jak właśnie jesteście w podróży. Choć nie możemy zapomnieć jeszcze o tej propozycji, która cieszy się trochę innym wyglądem, ze względu na to, że tutaj mamy, jak widzicie, taki przewód, który oczywiście jest zakończony ładowarką indukcyjną do Apple Watcha i samych AirPodsów, a nade wszystko możecie sobie skorzystać znów z portu USB typu C, portu USB typu A, a także wejścia na Lightning. Tak, aby podpiąć jeszcze sobie trzy dodatkowe sprzęty, tą ładowarką wbudowaną za pomocą tego przewodu ładować sobie AirPodsy czy też samego Apple Watcha. I byłbym jeszcze zapomniał, a unikatową propozycją jest ta ładowarka, czyli ta biała propozycja. Jak widzicie, większość tych powerbanków jest czarna, a tutaj mamy propozycję, która również ma 10 000 mAh i ma w zasadzie pełno kabli. Jeszcze dodatkowo jest to wszystko fajnie skryte. Możemy sobie podłączyć przewód za pośrednictwem portu USB typu C, Lightninga albo ponownie za pomocą USB typu A, a dodatkowo jeszcze tutaj jest schowane wejście na ten port USB typu C. Także do wyboru, do koloru. Tutaj firma Weger naprawdę weszła mocno z przytupem na ten rynek i pokazała, że jest w stanie zaoferować dla każdego coś dobrego, bo albo możecie sobie wziąć takiego mini powerbanka, który będzie miał też wbudowaną właśnie ładowarkę do Apple Watcha, albo z drugiej strony wybrać taką bestię, która jest już naprawdę konkretnych rozmiarów, ma dużą pojemność, 25 000 mAh i też bardzo dużą moc, 130 W obsłuży wszystkie, no albo prawie wszystkie takie duże laptopy, w związku z tym to na taki już konkretny wyjazd też Wam się może przydać. Natomiast mówiąc szczerze, dla mnie są faworytami te pośrednie takie powerbanki, które oczywiście mają już wbudowane właśnie też te ładowarki indukcyjne i fajnie można je zaczepić na plecaki, tylko oczywiście tutaj pojemność na poziomie 10 000 mAh też będzie skutkowała tym, no, że kilka dni raczej nie obskoczycie na jednym takim powerbanku, więc raczej jest to, powiedzmy, idealne akcesorium na jakiś taki wyjazd weekendowy, albo po prostu ma spełniać u Was rolę tego, że bierzecie sobie jako ładowarkę do różnych urządzeń, a później też podłączacie sam ten powerbank do kontaktu. No, jak już mówimy o ładowarkach sieciowych, to nie możemy zapomnieć o tej propozycji. To jest naprawdę rewelacyjny patent. Nie miałem jeszcze w rękach czegoś takiego. Taka prostota i tak fajny pomysł, że naprawdę bije temu brawo. Także jak widzicie, trochę tego do wyboru jest. Zastanówcie się, czy nie chcielibyście właśnie jakiejś takiej propozycji. Tak jak Wam mówiłem, do nich wszystkich linkuję w opisie tego filmu. Ceny nie są duże, więc to też może zachęcać, a tak jak Wam mówiłem, zarówno wydajność, jak i jakość wykonania tych produktów stoi na naprawdę wysokim poziomie. Także nie musicie się bać, że to jest jakiś tani chiński szrot i od razu Wam się zepsuje, albo po prostu uszkodzi Wasze urządzenia. Ja to testowałem na kilku urządzeniach przez 2 tygodnie i naprawdę nie mam pod tym kątem żadnych zastrzeżeń. Także jeśli będziecie zainteresowani, to zapoznajcie się na dole z ich ofertą, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!